No wiesz, jestem właśnie w piwnicy u Pawko Chłopca, bo mnie zamknął. Słuchaj, jest taka sprawa. Tak? Byłem ostatnio w Kockach Klockach z moim chłopakiem Wodarem. W momencie, gdy byliśmy na barze, to wtedy podbił do nas Józef Bratan. Pytał się mnie o datki, chciał ode mnie jakieś pieniądze. Mówię, chłopie, co ty robisz, nie? Chłop był dosłownie wystrzelony. To było gdzieś około miesiąc temu. I on wtedy zaczął nam opowiadać takie historie o tym, jak to nie chciał wyjebać Malika na pieniądze, o tym, że ma dwójkę dzieci, że trzecie teraz leci, że jest w drodze. Ja bym się chciał powiedzieć, a raczej spytać, czy te przygotowania tak naprawdę i tam, wiesz, gadanie o tym, że ty się przygotowujesz i takie propagowanie rodziny w tym GM2, ale to nie jest takie zbytnio fałszywe? Nie zrozumiałem nic, bo czy, nic się nie wiązało się nic czy ze mną. Propagowanie rodziny? Weź mi to przytłumacz, bo ja wiesz, słaby polski. Możesz jakby znaczy, samo wiem, pytanie. Ja wiem, bratan, że ty masz problemy z językiem polskim, że potrzebujesz słownika PWN do tego, bo już i tak trzech tam ledwo zakontaktowałeś. Ta twoja nie narzekała pytanie, na mój, twoja nie narzekała na mój język. No stary, ty się zderzygałeś na blat w klockach, nie? A jak? Wiesz, o co chodzi. Dobra, ty, kurwa, płucuj się, co tam chcesz? Nie no, serio się pytam, czy według ciebie to nie jest zbytnio takie fałszywe? Czy to nie jest fałszywe, ale jakby zadaj całe pytanie, żeby samo pytanie usłyszał. Konkretnie. A, no to moje właśnie jest pytanie takie, ze względu na to, jak się zachowujesz tam, wiesz, prywatnie. Bo jak, tak jak mówiłem, byłem z moim chłopakiem. A skąd ty wiesz, jak ja się prywatnie zajmę? Się za ręce. Patrz, kurwa, siedzi tam, dzwoni, kurwa, chuj skąd, bo nawet się nie chce powiedzieć. Bo pewno tam, kurwa, widać, że chyba nie może się wyświetlać ten, i on mówi, że on w życiu prywatnym. Ty skąd ty możesz wiedzieć, jak ja w życiu prywatnym jestem? To, co widzisz w tym w telewizji? No bo byłeś wtedy na klockach. To, co widzisz w telewizji. Chyba prywatnie, nie? To, co widzisz, na klockach, to tam zrobili klocki tego ze mną, ale to wiesz, z tym live'em. To było nawet fajne i śmieszne. A to twoje pytanie to jest w ogóle bez sensu. I widać, że masz problemy, co? Nie tylko z głową. Ale jakie mam problemy? To ty masz problem, żeby podać, jakim autem podjechałeś pod studio, stary. A, bo on pytał o auto? To kurwa nawet nikt nie wiedział, o co nie, kurwa chodzi. Nie, o auto to teraz powiedział. Wcześniej pyta, czy... Nie, to jest pan sytuacyjny. Ja wiem, że ty masz problemy z rozumowaniem języka polskiego. Problem to ty masz ze sobą, bo ty masz problemy ze sobą, bo dzwonisz tutaj, to tylko ludzie z problemami dzwonią. Tylko ludzie z problemami, no widzisz, jakoś twój szef z Kali Galkarzy dzwoni, że raczej propaguje to, żeby dzwonić. Jaki mój szef? Jaki szef? Malik. No twój szef, Malik, ten co cię jaki ma na smyczy. Kurwa, jaki szef? Jaki szef ty? Jaki szef? Polski Willy Wonka. Ty, jaki szef? Malik nie jest twoim szefem? A jakim szefem jest? No, jeśli chodzi o Heilig. A, wiesz, Heilig, bo on mówi, że o Heiligu. No tak, no ogólnie jeśli chodzi o Gniewa, no to kurwa, stary, nie wiem, zamknij dziurę, bo jak pytasz się, kurwa, weź zemknij, ciągnij kichę, kurwa, pajato, jak masz jakiś problem, to dawaj, przyjdź, wiesz, gdzie jest to studio, a nie, kurwa, mi się tutaj przez telefon będziesz rzucał, kurwa. Jesteś, kurwa, leszczem, bitym, a czy stary, wiesz, że ja jestem z mafii ogólnie, nie wiem, czy wiesz. Tak, mafii, nie wiem, czy znasz. Idź, kurwa. To jakiś, kurwa, weź, kurwa, kogo wy, kurwa, ty łączycie, ty? Ludzie, którzy dzwonią, no. Słuchaj, Złomek, ty. Spokojnie, nie przejmuj się. Złomek robił, dobrze. Kurwa, nie raz twoją. Więc wiesz, holował ją. U mnie to jak pamiętać, pewno jego trafiła do mnie na warsztat i potem musiałem ją odholować najwidoczniej. Złomek pokazywał jej swój złoty tłok. Nie wiem, czy wiesz, Złomek... Co to? Złomek pokazywał swój złoty tłok. Tak. Jakie bujdek, prawda? Pozdrawiam. Kurwa, ebe. Nie zapomnij tylko oznaczyć, kurwa. Dobra, ciągnij kichę, jedź, poszedł mi to. Kichę, kurwa, ciągnij. Józef wraca na brzegą blat. Rozłączcie tego, kurwa, pajaca. Zdarli tą koszulkę. Zamknij ring, nie pierdalaj mi się. Ciągnij się, kurwa. Ale stary, możesz mi robić ciągnij się. Nie to pewnie. Nawet tego nie słyszę, co tak chyba tam przestał tam gada. Nie wpierdala ci psy w momencie, gdy ty gadasz swoje historie życiowe. Tak ma na ciebie wypierdolone. Zobacz. Wypierdolone to miała na ciebie matka, że cię kurwa dopuściła do tego, do porodu. Ty nie mówisz przypadkiem, że ty po rodzinie nie ciśniesz? Co? Ty, gangsterze, kurwa. Ty, gangster, ty. Zamknij dziurę, powiedziałem. Kurwa, plułem się. I popłakałem. W dziurze to wy siedzieliście, dziura, kurwa, powiedziałem, dziura, kurwa, nie ma cię. Rozłącz się. To jest jedyne słowo, które najlepsze padło podczas rutyny. Rozłącz się, kurwa, i tyle. Nie ma cię. Nie ma cię. Spokojnie. Ciągnij się.
Nie zaczyna się, jak mówisz się, do mnie, to się nie zaczyna, mało lat. Ciągnij się, mało lat to kurwa. Myślałem, że tyle przed mikrofonem stałeś wyszukany, jak się mówi, nie? Ciągnij się. Nie masz konkretnego pytania, a wiesz co, z takimi kurwa przestrzałami to mi się nawet nie chce gadać. No mam właśnie konkretne pytanie, konkretny to jest, nie jest, konkretnie to jest, mówię, rozłącz się kurwa i odpuść, bo i tak chuja osiągniesz. To pakowali, bo tak się jąka, że już kurwa nie wiesz, co masz powiedzieć. Jąka to się wiesz. Masz przebite jelito, kurwa, zamknij, kobiety, o to chodzi. Zamknij, kurwa, dziąsło, kurwa, bo ona ślepą kichę dostanie, zara, kurwa. No dziąsło, to ty masz krzywę, patrząc na swoje zęby, kurwa, i przebiegł. Zamknij, kurwa, te dziursko, kurwa, i tyle. Wow. Dziura i... No będzie tak, zamknij, to się lepiej, kurwa, ty, na kolejne 7 lat, żeby takiego gówna w Do wyra, kurwa, do wyra, bo już późno, jest po 22, a nie tam mordy. Wyra, i kurwa, telefon oddaj, bo i busy, kurwa, i co on tam brzęczy, tak, kurwa? Tak ty się wycieszysz, kurwa, że co cię, kurwa, tam swędzi? Co cię swędzi? Co cię swędzi? A co mnie ma swędzić? No widzisz. Ja się z tobą nie ruchałem, ja zobacz, nie mam, kurwa, skurwiony, bo po, skurwiony, bo po 14 godzinach pracy przyszedł do domu w końcu, kurwa. Doładował se konto, kurwa, tam za 10 zł. Ja już wiem, to będzie kto gadał. Wygra najlepszy telefon. Ja już wiem. Ja nie czekam na innych. Tak. Nie topesz wygrywa kartę od plętę. Nie ma nie nawet... topesz. Ciekawe, komu... Dziękuję bardzo, dziękuję. To chodzi, wiadomo, o co chodzi, ty, tak? Kurwa, do dziury, kurwa, gdzieś się topesz, patrz. Sam się już od razu, kurwa, to jest tak naprawdę tutaj Józef Brata. No jest po prostu bardzo dobrze opłacony. Dziura. Z treningowym na Hayley. Dziura. Dziura. Nie ma co się oszukiwać. To dawaj, przyjdź, paniaku, dawaj, przyjdź, kurwa. Ja się nigdy nie ukrywam, nigdy to nie ten... tak, zapraszam cię serdecznie, Chocki Klocki, znowu się napijemy. Jak się nie zeżygasz na blat, uwierz mi, oddać tą kurwa kartę za te 200 zł. Te karty to może, wiesz, może sobie zachować, święta idą, to przynajmniej każdy będziesz miał co dać swojej kobiecie. Kurwa, jak was mali wypierdoli z labelu, rozumiesz? Label, ty, to wam, kurwa, kurwa, tylko zostanie, będziecie ciągnij sobie, kurwa, kichę, kurwa, kurwa, ty się o mnie nie martw, ty się o siebie martw, bo to ty, kurwa, masz problem. Ciągnij, ja dobrze się, karawana, ja dobrze, kurwa, się mam, ja się mam dobrze. Zobacz, kurwa, mać, siedzę tutaj, ja no z pracy... No masz się dobrze, że przyjechałeś, kurwa, tramwajem, z pracy, kurwa, za bilet. Z pracy, kurwa, przysiedłeś, kurwa, skurwiony na swoją robotę, że pracujesz, kurwa, pewno ten towar w Carrefourze układa na półkach i go, kurwa, tak ciśnie, kurwa, na wątrobę, ty. Nie no, towarem to ty byłeś stary wystrzelony wtedy w hokej, że się musiałeś pożygać, kurwa, na blat. Kurwa, kia... Znaczy nie no, powiem ci tak, nie bierzcie narkotyków, bo patrząc na Józefa Bratana, no to jest, kurwa, jednak ciężko, nie? No... Takiego benzowraka, kurwa, dobra, to zamknij, kurwo, dziurę, bo... Mi, że widziałem, bo pierdolę za tą kamerę i będziesz musiał płacić, kurwa. Dobrze, nie topeszu, nie topeszu! Rozłącz się, kurwa, oddaj telefon matce i idź, kurwa, spać, do wyra, kurwa. Nie topeszu, czy masz jeszcze jakieś pytanie? On by pytał, to by było dostać, chyba na kurwa, tyle. Wydaje mi się, że już wyjaśniłem na tyle tego łaka. Ty wyjaśnij, to ty sobie możesz, kurwa, siebie w łazience, człowieku, że fają jesteś, kurwa, i musisz sam se, kurwa, dogadać, ty. Ale w jakiej łazience? Taka jest, kurwa, prawda z tobą. Mordo, taka jest z tobą, znaczy mordo, na mordę trzeba zasłużyć. Ze szkiepem, kurwa, deptak, kurwa, tu, kurwa, jakieś, rozłącz się. Jak się deptak, kurwa, na deptaku. Zobacz, 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 pan się zagotował. Mordo, rozłącz, idź spać, bo jutro do roboty musisz wstać, kurwa, jutro o 6 musisz wstać. Ale powiem ci tak, do roboty, kurwa, do roboty, akcji, powiedziałem. Jak się, kurwa, perfumy z Rossmana, jeden od do roboty, tym, kurwa, do roboty. Jeden gram na gitarze, drugi, kurwa, chowa pod, ty, pod bluzę, rozumiesz? Ten mówi, opowiada swoją historię, ty, dobra, rozłącz się, pajacu, bo dobrze, tutaj nie topeżu, nie, nie topeżu, jako że czas do dziury nie topeżu, masz jeszcze, kurwa, telefon pytanie. Oddaj, do roboty rano wstawaj, kurwa, nie tam pierdol. Batmanie, nie, no pytań jeszcze nie mam, nie, to jest tak naprawdę, to było fatality tak zwane, wykończyłem po prostu, kurwa, a, roboty nie ma, roboty tak, nie ma, ty, bardzo, to wiesz, co Pudzianowski powiedział, o, to jest zajebisty slogan, że nie ma ludzi biednych, tylko są ludzie leniwi, a ty, kurwa, do nich należy, więc ciągnij kichę i poszedł, kurwa, przemyśl to swoje życie, kurwa, ale i zadzwoń. Ale ty się do Pudziana nie porównuj, bez przemyśl swoje życie i zadzwoń dopiero, kurwa, ciągnij się. A i właśnie mam jedną sprawę jeszcze. Strzała. Słuchaj, mam jeszcze jedną sprawę, będzie ta pizza dla mojego ziomka, czy nie? No, właśnie, co z tą pizzą? Trzymamy kciuki, mam nadzieję, za chwileczkę kończymy program, zrobicie jeszcze tutaj tylko jakiś face to face.